Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale. Z tej strony Łukasz i zapraszam Was na przejazd. Bisonem, czyli karusem 28037 na dawnej linii letniej, która kiedyś kursowała po Warszawie, a jest to Struga. Odjeżdżamy. Dworca Wschodniego. Jest to jeden z najlepszych modeli, jakie pamiętam, z MZK Warszawa. Bo jak widzicie, jest dużo detali tutaj. Generalnie ten model jest bardzo dobry i przy okazji słyszymy charakterystyczny dźwięk silnika Mana, który odpowiada właśnie za Bizona, za to, że ten Ikarus jest bizonem. Elektryczny. Czyli dzwonka. No i jedziemy. Bardzo fajny dźwięk. Kierunkowskazu też tutaj mamy. Mamy w tym wozie. Wyjeżdżamy z Dworca Wschodniego przy ulicy Kijowskiej. Jedziemy teraz ulicą Kijowską. Bizon charakteryzuje się tym, że ma duże przyspieszenie, no i będziemy je testować na tym długim odcinku. Pojedziemy ulicą Kijowską, Targową i Radzymińską. Właśnie na ulicy Radzymińskiej będziemy testować prędkość tego Ikarusa. Powiem, że będziemy też się na przystanku Kijowska zatrzymywać, ale nie tym razem. Kijowskiej się zatrzymuje linia 119 z MZK Warszawa. W ogóle cała scenaria powstała na bazie linii 711-805, obecnie 140 i 340. Wyjeżdżą odpowiednio do Czarnej Strugi w Markach, jak i do Pustelnika wcześniej. Żółte zapaliło, bo tak to bym popełnił wykroczenie drogowe, które polega na tym, że przejechałbym na czerwonym świetle. O, tym razem mamy zielone. Bardzo blisko jeszcze jest. Jeszcze nie do skrzyżowań. Jedziemy żółto-czerwonym Ikarusem z... Tak, drzwi są w nim przesunięte. Spowodowany jest ogromnym ciągiem, który znajduje się pod podłogą. Dosyć dużo ludzi mamy w naszym bizonku, ale specjalnie pojechałem. Najczęściej pamiętam, że na Strudze dostawałem w MZK Warszawa Ikarusa 260-73, a więc solówkę 11-metrową, do której wiele osób by się nie zmieściło. A to mam przegłówę i proszę bardzo, wszyscy się mieszczą. Będą pewnie pytania, skąd mam te tablice. Otóż poradnik jest na kanale MZK Warszawa. Jeżeli dostaniecie ten model ode mnie, no to w tym filmie, który wam podlinkuję, który macie w opisie,
będzie ten film dostępny. Dokładnie wykonałem te czynności, które są w tym filmie. A teraz jedziemy na strugę. Jak widzicie po rozkładzie jazdy po sterowniku, jedziemy prosto na strugę, także nigdzie się nie zatrzymujemy. Możemy trochę szybciej zaszarżować naszym bizonem, bo to bizon, a bizon jest szybki. Obecnie są bizony pod ochroną. Nie tylko zwierzęta, ale też i Harus 280-37, zachowany 6954, dla mnie kultowy 5254 i Karus. Obecnie mamy Solarisa 5254, szkoda, że go nie pomalowali tak na czerwono-żółto. Tutaj przeważa czerwień, w obecnych warszawskich autobusach przeważa ten kolor żółty. Jest też trochę czarnego. Idziemy prosto przed siebie ulicą Radzymińską. To jest prawie prosta linia. Będziemy jechali prościuteńko przed siebie. Przejedziemy też obok obecnego centrum handlowego Marki, które znajduje się na obrzeżach Warszawy. A tak dojedziemy prosto przed siebie. Taki pomysł, żeby wam podlinkować nie tylko linię Struga, lecz także 119, która kursuje na tej samej scenerii. No gdzieś tam, albo już mieliśmy ten skręt, skracamy w lewo. Jedziemy na zacisze. Czerwone jest. Autobus jest już dosyć znacznie zatłoczony. Mimo że jest to przegub. Tylko ludzi na tej obrotnicy nie ma. No cóż, może oni się pojawiają dopiero na końcu, bo jest ustalona kolejność, w jakiej się pasażerowie pojawiają. Tylko oczywiście model ludzika jest losowy. Teraz się trochę rozpędźmy. Gdyby przekroczyliśmy 80 metrów wolny na wypadek. Gdyby było czerwone. O właśnie. Czerwone światło. Przecież 119 to skręca Młodzieńczą, więc jeszcze tutaj jedzie. Dobrze, jedziemy, nie będziemy ostro hamować, żeby ludzie się nie poprzewracali. Właśnie te czerwone. Nie mam szczęścia do świateł, bo ciągle czerwone i czerwone jest.
Kępa. O, do 80 się tak fajnie rozwędziliśmy. Na szczęście zielone mamy. No i tu właśnie skręcę 119 na Zaciszę Młodzieńczą. A jeżeli to jest Młodzieńcze, to jest znak, że niedługo wyjedziemy z Warszawy. A czerwone czy... Przepraszam ludzi, czy nic się nie... Przepraszam pasażerowie, moi kochani, czy nic się nie stało? Mam nadzieję, że nic. Naprawdę bardzo fajny Ikarus. Zajezdni Ostrobramska, bo ponoć z Ostrobramskiej te Ikarusy jeździły. Ponoć z Ostrobramskiej, bo Ostrobramska obsługiwała prawobrzeżną Warszawę NZK. Niebawem też wam pokażę może Waber, który tak często nie występuje na mapach współczesnej Warszawy. Widzicie, 103, 104. To może być światła. A nie mówiłem, jest czerwone. Wiesz, to jest niesamowite, że tak ciężkim pojazdem, jakim jest Ikarus, chociaż lżejszy niż współczesne niskopodłogowe konstrukcje, można się nim przy tym torbie podładowanym silniku o mocy 310 koni mechanicznych rozpędzić do ponad 100 na godzinę. Tu mamy, zdaje się, centrum handlowe marki i wjeżdżamy już do Marek. Fakt, ulica Radzymińska jest dosyć długa. Ktoś tak brzydko trawa się zachowuje, nie sądzicie? Że nam znika po ulicy. Tutaj na szczęście sygnalizacja jest dla nas łaskawa. Zielone było. A trzeba przyznać, że jedziemy tutaj z dużo większą prędkością niż na regularnych liniach. Już możemy jechać. Fajny smaczek jest w Ikarusie, czyli ta rura wydechowa z boku. Dzień przez pewien czas spaliny. Dobra, jedziemy. Na żółtym można jechać, jeżeli się pędzi tak szybko, oczywiście w celu, żeby nie
z powodu ich żadnego wypadku, bo jednak hamowanie przy dużej prędkości to też może być szkoda. Tej zielone. O, jakie lagi. Na szczęście wóz jest cały, bo pamiętacie, że przy takich zacinkach to przyczepa się gubiła. O nie, 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 nie. Czerwony. Ale widać, że jeszcze trochę mamy do końca trasy. Mam pomysł, żeby następnym razem zrobić film z Ikarusem krótkim na manualnej skrzyni biegów. Co wy na to? Podam pomysł, żeby nie warszawskim, ale jakimś węgierskim się przejechać. Bo ściągnąłem dużo Ikarusów, zanim zamknęli off mafię. To była właśnie taka strona z mocnymi Ikarusów. Jeździły na Węgrzech. Czy Ikarus ma być budapesztański, czy Wasi Volan, czy jakaś inna, jakieś inne malowanie. Jestem ciekaw waszej odpowiedzi w komentarzach, jakimi karusem mam się przejechać. Cóż, długa jest ta trasa, nie sądzicie? Tyle kilometrów prostej drogi. Zawsze na liniach miejskich są jakieś zakręty. Tu jeszcze nie było. Powinniśmy mieć jakiś ładny skręt. W lewo i pamiętam, że stawaliśmy przed takim budynkiem, przed sklepami, gdzie można się zaopatrzyć w jakieś artykuły spożywcze przed wycieczką po strudze. Klimatyczny, że jest Ikarusem. Zgadzacie się ze mną? To jest chyba budynek.
mówiłam. Tak, to tu mamy. Ten przystanek w Strudze. 718 byśmy jechali tam dalej, głęboko. A tylko tu wjeżdża. O, poczta też tu jest. Apteka. Można się zaopatrzyć. Gdyby coś się stało na... ucieczce. O, te dźwięki są bardzo klimatyczne, to włączenie i wyłączenie silnika. Oczywiście wypuszczenie i wpuszczenie teraz wszystkich pasażerów, bo jest ich tak dużo, swoje zajmuje. I widzicie, że tutaj się kończy ta mapa. Znaczy, że kończy się trawa, bo to jest tak ładnie zrobione, że tam, gdzie jest trawa potrzebna, tam ona jest, a tam, gdzie jej nie ma, gdzie jej nie ma, gdzie nie widać, że jej nie ma, tam jej nie ma. No, także dziękuję Wam za oglądanie. Trzymajcie się, do zobaczenia na linii N12 w Warszawie. Pierwszą linię nocną zrobimy jakimś nowym, nowoczesnym autobusem. No to pozdrawiam Was serdecznie. Trzymajcie się, cześć.